Witam was, moi kochani, w drugim odcinku z gry Breath Edge. Jesteśmy na naszym pokładzie naszego statku kosmicznego, który miał wypadek. Lecieliśmy na jakiś pogrzeb i się rozbiliśmy. I teraz dryfujemy w kosmosie, właściwie może nawet nie dryfujemy, ale jesteśmy tutaj w pewnym miejscu. Tutaj mnóstwo wraków różnych, szczątki różnych... Aha, bo to był cały statek kosmiczny, ten wielki, to był ten statek, który się rozbił na początku, a my tylko byliśmy tutaj, my jesteśmy tutaj w tym malutkim pojeździe, mnóstwo ludzi nie żyje. Nie wiem, czy to był statek, który przewoził trumny. No nie wiem dokładnie, gdzie, tam wiem, że nasz chyba dziadek, czy ktoś tam zginął i tak właśnie mieliśmy... O, alkohol znalazłem. Mieliśmy właśnie go. Taśma i gruba taśma izolacyjna była. O, świetnie. Przepraszam, że tak się troszeczkę tutaj podniecam, ale właśnie gruba taśma nam była potrzebna, aby wytworzyć badziewie narzucone przez deweloperów. Tak się nazywa przedmiot. Naprawdę gra jest mnóstwo, ma humoru, jest świetna. Aha, i chciałem tylko powiedzieć, że nagrywam od razu po pierwszym odcinku, więc nie widzę waszych komentarzy w ogóle. Dobra, słuchajcie, mamy taśmę grubą, z gumy potrzebna jest, dobra. I tak, stację i gruba taśma izolacyjna, guma. Aha, my możemy wytworzyć grubą taśmę izolacyjną z dwóch gum. Mamy jedną, czyli musimy jeszcze jedną znaleźć, a to żaden problem mi się wydaje. Znaczy może być problem, ale spoko. Laska. Wybacz mój akcent. Ludzkość lata po całej galaktyce, ale nigdy nie... Nigdy, ale nigdy są dobrymi tłumaczami. Chcesz mnie uratować? Co? A przedmiot, który mamy, się zniszczy za... Mamy 16, 11 trwałości. Było ostatnio 16, jak patrzałem. Więc... ups. Ups, ups. Będzie trzeba nowy wytworzyć. No i oczywiście porównania do Subnautiki jak najbardziej... jak najbardziej mają... Są prawidłowe. Była taśma, ja widziałem, ale mi gdzieś odleciała. Bo nie wziąłem jej, nie? Kurczę, trzeba szybko brać. Jak coś się rozbije. Plastik, bateria. Wracamy, żeby oddech zaczerpnąć i świetnie, dobra, mamy plastik, jedną gumę tylko, muszę więcej, ale ile baterii mamy w ogóle, musiała się skupić na tym, żeby, o przewody, bardzo ważna rzecz. I musimy poszukać jakieś pojemniki, które będziemy mogli rozwalić, a w nich może być taśma izolacyjna. Dobra, metal. Tutaj już pojemników nie ma. Czy ja mogę rozwalić? Nie mogę. Dobra, słuchajcie, tutaj polecę tam później, tylko muszę sobie powietrza trochę wziąć. Okej, okay, miałem na tyły polecieć, tak? Albo tu, tam jest kibelek. Pamiętam, że było coś z tym kibelkiem w tym filmiku. O, chomik, weź go. I co? Nie mogę obsikać tego? Nie. Zamarznięcie. Kurczę, prawie bym zamarzł. Tam jest zimno.
Na mój monitor pojawił się sygnał promów ratunkowych właśnie w tym momencie, ale nikt nie odpowiedź. Kurczę, co za tłumaczenie. Prawdopodobnie jest tam niebezpieczeństwo, więc warto polecić. Wydaje mi się, że... Bo to gra dopiero wyszła wczoraj. Znaczy, jak dzisiaj nagrywam, to jest 26 wczesny poranek, a 25 o 6 wieczorem, czy o 7 wieczorem wyszła gra. I na pewno będą... będą poprawki jakieś. Na 100% będzie trzeba poprawić tłumaczenie, bo są błędy językowe. Co to jest? Wydobądź lód. A, super, można w ten sposób wydobywać lód, tak? Co tutaj jest? Pojemnik jakiś, zaraz go... Och... Zniszczył mi się łamacz. Muszę wytworzyć kolejny. Bo będzie potrzebny mi do wydobywania, do niszczenia tych różnych... O, trwałość metal 3. No spoko. Do wydobywania różnych ważnych rzeczy. Pod jedyneczkę i mamy tyle tych fajnych, różnych, ciekawych rzeczy. Ale po co ten chomik? Nie wiem, co mam z martwym chomikiem zrobić. Niech sobie jest. Czy ja dzisiaj sikałem tutaj? Nie, nie sikałem. No może tutaj nasikamy trochę. O, leci. Zaraz wyjdzie tkanina znowu. Spoko, weźmy. Weźmiemy tkaninę. I pić mi się chce. Woda jest, świetnie. Tu mam jedzenie. Alkohol. Alkohol pomaga na temperaturę, nie? Tylko, że... Widzieliście to? Temperatura plus 25, pragnienie minus 10, zatrucie alkoholowe plus 20. Aha, pewnie będzie... powodować, że będę źle, niezbyt dobrze widział, albo będę źle latał, może nie będę musiał ustabilizować podczas lotów. Dobra, jeszcze raz tam, bo tam był pojemnik, który chciałem rozwalić. Może tą gumę jeszcze jedną znajdę i będę mógł wytworzyć wtedy taśmę. Jest. I nożyce, i taśmy pełno. No i to jest to. Widzicie, świetnie. Mam nożyczki, mam taśmę. Tam są... Tam jest, tu jest tyle rzeczy do badania. Zobaczcie, tam tylko... Tam, tutaj zamarzam. Ja pamiętam, jak kiedyś grałem w tą grę. To tam gdzieś leciałem. I trzeba musiałem taką bazę oddechową robić. Oczywiście później, jak zaczniemy robić swoje pojazdy... Będziemy mogli nawet bazę swoją własną wybudować, prawda? To będzie świetnie wtedy. No ale to do tego jeszcze dużo, dużo. Mam duży biust i smukłe nogi. Chciałam, żebyś wiedział i zmotywować cię do ratunku. Laska. Kurka. Nie mogę. Dobra, gumę robimy. No dobra, i teraz mamy... Możemy wytworzyć obiekt, który deweloperzy chcieli, żebyśmy zrobili. Czyli badziewie narzucone przez deweloperów. Twórz. I to z tym badziewiem. No. Właściwie jakieś bzdury narzucone przez deweloperów. No dobra. No i co ja mam z tym zrobić? Mam wytworzone to badziewie. I co teraz? Będę musiał to wypróbować, nie? Ukończyłeś całą unikalną... Utrzymano 9999 punktów. Otrzymałeś tytuł wielkiego stwórcy. O Boże. Dostań się do punktu ewakuacyjnego. Uderz, zainstaluj. Słuchajcie, ja wiem. Mi się wydaje, że to jest ta właśnie chyba stacja oddechowa. Mi się tak wydaje mocno. A gdzie jest punkt ewakuacyjny? Tam.
O, ja cię kręcę. Jak ja mam tam się dostać? Przecież ja za chwilę zamarzę. No zobaczcie, na po prawej na dole jest napisane stój i nie zbliżaj się, i tam i rośnie mi to niebezpieczeństwo. A to 1400, aż jak ja mam tam się dostać? Przecież ja już mam. Nie. Kurczę. Zaraz zdechnę, już widzę, że zdycham. Nie, to się tak nie da. Ja nie wiem, to co zrobiłem, to jest chyba. Tak, to jest chyba. Mi się mocno wydaje, że przestrzenna oddycharka, czy nie wiem jak to nazwać. Miłością coś tam było napisane, zobaczcie u góry. Trumny z miłością, co? O, uff, w samą porę. W samą porę. Breathed, trumny. Miłością, co? Model from the advertisement of the Global Funeral Agency. She looks good even without her head, but I wouldn't recommend touching the picture as it could be regarded as sexual harassment. Nie mogę. Naprawdę. Pięknie ten kosmos wygląda. Bardzo ładnie go twórcy właśnie oddali klimat kosmosu, że tak powiem. Tam coś jest, ale to też nie dam rady teraz dolecieć. Gdzie jest mój statek? O kurka. O Boże. Uff, ale się przez moment myślałem, że pomie. Uff. Dobra, oddychaj. Oddychaj. Rzeczywiście, tu jest laska. Nie jesteś ty, Donaty? Ja jeszcze nie jestem, ale bardzo chcę. Jeśli my przeżyć, możemy iść na randkę. Ratujesz mnie? Nie rozumiem, dlaczego ona tak mówi dziwnie. Czy to błąd, czy twórcy rzeczywiście chcieli, żeby ona była z innego kraju chyba. I tak łamaną polszczyzną mówiła. Widzę tutaj przewód już. I plastik. Więc zaraz weźmiemy. No, stabilizację. Okej. Świetnie. Jakiś słony pakiet. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Miody. Wszystko biorę. Dobra, 27 oddechu. Tutaj za chwilę przylecimy sobie. Weź sobie jeszcze to i lecimy, wracamy. 14, 11, 10, o kurka. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uff. I zdrowia, zobaczcie, mi kawałek zdrowia uciekło. No dobra, weźmy się, najedzmy może. Mam się dostać do punktu ewakuacyjnego, to potrwa. To potrwa i to nie w tym odcinku, na pewno tam się nie dostanę. Teraz ja muszę najpierw sobie coś zjeść i się napić. Butelka wody, słony pakiet, daje głód, 60, pragnienie minus 10, ok. Pragnienie minus 5 i 25 jedzenia, mamy max, świetnie. Dobra, trzeba się troszeczkę powypróżniać. A więc otwórzmy sobie naszą szafkę i przenieśmy parę rzeczy. Martwy chomik mi tutaj nie jest potrzebny. Gumki też nie. Transfer. Aha, czyli można to w ten sposób transferować. Alkohol mi będzie potrzebny, jakbym chciał dalej popłynąć.
No i mówię, co ciągle nie mogę polecieć. Przewody. Przewody, tkaniny, nożyczki. No dobra, nie wiem, czy te nożyczki mi się przydadzą, ale na razie wszystko mogę poodkładać poza tymi rzeczami. To jest do jedzenia. No to może stwórzmy, weźmiemy sobie na do jedzenia potrzebuję chyba dwa i do wody chyba dwa. I to na razie powinno starczyć, zaraz zobaczymy. Tak, jedzenie mogę stworzyć. A to jeden wystarczy, tylko do wody potrzebuję lodów dwóch, a ja wziąłem jeden? Cyk, to jeszcze jeden, a to odłożymy. Lubię mieć przy sobie zawsze zapasy jedzenia i wody. Czyli mam butelkę, właściwie już mam jedną, ale niech ma dwie. Dobra, te nożyczki, nie mam pojęcia, co z nimi można zrobić. Przeciąć może przewody jakieś niby, ale... Ale nie wiem. Dobra, no to lecimy dalej, będziemy dalej. Moi drodzy, zwiedzać teraz. Chcę na razie ten, tutaj w tą stronę iść. Rzeczywiście to jest na granicy oddechu tam. Czy na skraju oddechu, czy na granicy oddechu. Nie wiem, jak tutaj tłumaczymy. Chociaż jak się wrzuci po prostu Breath Edge do translatora, to pokazuje nam po prostu zwykłe słowo oddychać. Dobra, dobra, czekaj, stabilizacja. I świeca tlenowa. Spoko. Mamy świecę tlenową. Nie wiem, do czego ona nam się przyda, ale mamy. A czekajcie, głośnik, bateria, dobra, 27, czyli znowu trzeba szybciutko wracać. Trzeba zrobić skafander i kask, bo to będzie na pewno sprawi, że będę mógł dalej latać, lewitować, nie wiem jak to nazwać, no powiedzmy latać albo lewitować. Zobaczmy, co mi potrzebne jest do wytworzenia skafandra. Rolka tkaniny, farba ołowiowa i aluminium. O Boże, aluminium. Szkło, farba, aluminium. O kurcze. Nożyczki. Świeca tlenowa. Po co to? Trochę tego... Aha, to tlen daje. A to się można chyba... A mogę sobie zaczerpnąć powietrza z tego, tak? Wow, plus 40 tlenu daje, no ekstra. Ej, no to jest dobra rzecz. Nie no, świetnie, świetnie. Coś jeszcze chciałem sprawdzić. Narzędzia, ten drill. Materiał, słuchajcie, zróbmy ten drill. Baterię mamy, grubą taśmę możemy zrobić i metal możemy zrobić. Zróbmy grill, wiertarkę. Nie wiem, do czego ona mi się przyda, ale na pewno się przyda, skoro możemy od samego początku ją zrobić. Ile tych baterii ja już mam? Dwie gumki potrzebne mi do taśmy i coś tam jeszcze potrzebowałem. Aha, to, czyli muszę zrobić przewody. Nie ma przewodu, tylko ten bla 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 bla. Metal rafinowany. Ile tej wody? Ja tu mam za dużo jej. Na razie jedną wezmę. Świeca tlenowa, dobra. Słuchajcie, zróbmy sobie na razie w takim razie taśmę izolacyjną. Plastik niepotrzebny mi tutaj. I metal zbierzmy. Abyśmy mogli zrobić tą wiertarkę. Nie wiem, do czego nam się przyda, ale na pewno się przyda. Spoko, tu jest to, więc podlećmy. I stabilizacja. I gdzie to jest? No widzicie, że sami nagle znika. Czy
To są te małe kulki tutaj, to chyba tak. Mamy 3 metale, już 4 metale. Potrzebuję 8, nie? Spoko, spoko, damy radę. Nie wiem, ile mam już tych metali. Mam nadzieję, że 8. I będziemy mogli tworzyć metal rafinowany. Jeszcze jeden. Mogę zrobić tak. Świetnie. Mamy dwa metale, mamy to, więc możemy, baterie możemy wytworzyć teraz. Grill. Czemu ja mówię grill? Drill. Wiertarkę. I mamy wiertareczkę, moi drodzy. Nie wiem, co z nią możemy zrobić, ale możemy coś z nią zrobić. Powiedział, co wiedział. Odłóżmy to. O, jeszcze jeden metal? Myślałem, że dwa potrzebuję, a ja potrzebowałem jeden. No to niech jest tutaj. No dobra. Dobra, dobra, dobra. A więc... Co z tym mogę robić? Co ja mogę z tym zrobić, moi kochani? Czy ja mogę wywiercić dziurę gdzieś albo... A może to jest do wiercenia w tym? A czekajcie, a mogę tutaj przewiercić się jakoś? Nie. A tu? Boże, nie wiem, co się dzieje. Aluminium. Wiertarką zbieram aluminium. Świetnie. Słuchajcie, co tu jest? To jest to radio. Łamacz jest potrzebny do radia. Dobra, dobra. Spoko, spoko. Ale mam aluminium. Aluminium było potrzebne do czegoś. Nie pamiętam do czego, ale oczywiście zaraz sprawdzimy. Tutaj było potrzebne. Tak, plastik, farba. Farba. Skąd ja wezmę farbę? Aluminium i farba. Rolka tkaniny. Farba. Jak ja kiedyś grałem... Czekajcie, jak ja kiedyś grałem, ja wiem, że farbę miałem skądś i chyba tam, gdzie się zamarza, chyba stamtąd. Ile wody? 30, czyli jeszcze trochę. Jeszcze trochę i będziemy... Dobra, wiecie co? Ryzyko. Plecimy w lewo, tutaj, gdzie się zamarza i tutaj wiem, że było farbę można pozyskać. Widzicie to? Te baniaki, to są z farbą baniaki. Zagrożenie zamarznięciem, wiem. Ale jak ja tego nie wezmę, to będzie po mnie. Dobra. Wiertarka potrzebna. I uciekam. Zamarzam, zobaczcie. 30 oddechu, ale spoko, 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 dam radę. Nie można przyspieszyć go jakoś. Uff, lepiej już, już lepiej nie zamarzam już, ale widzicie, to, że kiedyś grałem w tą grę chwilę, to pomogło, bo bym po prostu nie wpadł na to, że tam trzeba tą farbę znaleźć. Pewnie bym wpadł, ale by to zajęło mnóstwo, mnóstwo czasu. Dobra, słuchajcie, mamy farbę.
ołowiowa, aluminium. To jest wodę, ja mam, nie, to jest żółtawa woda, to nie była farba. O kurka. To nie była farba. Ale tam obok była, tak, była taka ten, jak farba coś, może stamtąd miałem zabrać, to kurczę, po co ja to wziąłem. Aluminium. Nic. Jeszcze raz. A w ogóle najlepsze jest to, zobaczcie, widzicie tą ikonkę oddychaj, 75, tak? Jak on, jak ona zacznie spadać, jego oczy będą, zmienią się na takie, krzyżyki, czy tam, no, x-y. Dobra, nieważne, może teraz tak, łykniemy sobie wodę już, bo chyba już można. Jeździć 25 to jeszcze nie trzeba i lecimy jeszcze raz tam, bo tam była farba, nie wiem jak ją można pozyskać. Widzicie, tutaj to jest farba. Ja jestem przekonany, że ja tą farbę stąd, gdzieś tutaj stąd brałem. Tylko nie wiem, czy z tego, czy z tego pojemnika. Czy po prostu... tą wylaną farbę? Nie mam pojęcia. Czy ja mogę to coś wziąć? Tak, żółtawa woda to jest. To jest jednak żółtawa woda. Tak, to jest żółtawa woda. To nie jest farba. Kurde, to nie wiem, gdzie jest ta farba teraz. Na 100% ona tam gdzieś była w tych zamrożonych rzeczach. Tak mi się bardzo mocno wydaje. No nic. Będziemy latać. I będziemy próbować różne rzeczy wydobyć. Jeszcze tutaj bym musiał jeszcze raz polecieć za chwilę. Okej. Ach, niepotrzebnie to zjadłem, ale tutaj nie ma w ogóle problemu z jedzeniem i piciem za bardzo. Jeszcze raz tutaj. Czy to jest farba? Nie, tutaj nic nie ma, nie? Człowiek w ogóle tak zginął. Zobaczcie. Ręce, nogi. Gdzieś tu widziałem pojemnik przed momentem. Znowu nożyczki. Co to jest? Coś do wydobycia? Łamacz za chwilę. 15. W ogóle wkoło bazy, widzicie, jeszcze nie poleciałem. Wydobądź coś? Poszycie? Że co? Co to jest to poszycie? To tkaninę z tego dostanę, tak? Dziwne. Ja nie chcę tego wydobywać. Dobra, ale tutaj widziałem coś, co chciałbym zobaczyć, pozyskać. Łapacz. Okej. Mamy. Trójka. Alkalia. Coś, to było mi potrzebne do czegoś. Ej, świetnie. Koło sterowe. Co tego? A mogę to naprawić? Nie mogę. Po prostu chciałem to walnąć, tak jak on ma w zwyczaju naprawiać rzeczy. Słuchajcie, ja wiem, że gra może się nudzić, tak cały czas latać i wydobywać, ale naprawdę według mnie to jest taki klimat właśnie, no tak jak w Subnautice. Po prostu, żeby pływać i zwiedzać nowe lokacje. Tak samo tutaj, latać i zwiedzać nowe lokacje. Na razie nic nowego, nowych lokacji tak za bardzo nie mamy, ale... ale wiecie, no... Czyli mamy cały czas do zwiedzania rzeczy, tylko że mamy ciągle mało tlenu. Dlatego mi ta farba jest strasznie potrzebna, tylko nie wiem skąd. Czy ona tutaj gdzieś była, czy tam?
tyle zwłok. O nie, to są tylko takie jakieś manekiny chyba. Dobra. Tutaj nic nie ma. Na razie. Muszę mieć lepszą oddycharkę, bo inaczej tutaj to za dużo nie zrobię. Tylko pytanie, skąd farbę wziąć? To nie jest farba? O, mi się zniszczył łamacz mój. A to wyglądał jak jakiś pojemnik z farbą, prawda? Zobaczcie, krzyżyki, krosy, x-y na oczach. O, i od razu, jak od razu życie ucieka mocno, ja cię nie mogę. O. Uff. Złapał powietrze, dobra. Uff, dobra, zróbmy sobie kolejny łamacz metalny. Trzy metale potrzebne, no nie ma problemu. Chyba jeszcze mam tutaj jakiś, mam jeden tylko. Ale to gumki to już mogę odłożyć. Znaczy, moment. Tego nie. Alkalia. Nożyczki. Za chwilę będę miał. A co to jest? To czy ja to mogę wypić? Nie. To do czego mi ta żółtawa woda jest potrzebna? Nie mam pojęcia. Dobra. Idę zebrać metal. Ale widzicie, go coraz mniej jest w okolicach, nie? I to był mój błąd, że ja metalu nie mam teraz w okolicy nigdzie. Znaczy mam, tylko do rozwalenia. No, można sobie w takim razie zrobić sobie kuku niezłe. Jeżeli się nie... Metalu nie... Nie będzie rozwalać. Ja bym chętnie sobie jakieś szafki wytworzył, ale kurka... Nie wiem jak. Dobra, słuchajcie, mamy jakiś metal. To chyba starczy do zrobienia łamacza. A gdzie jest mój łapacz? Chwytak tamten. Czy ja go wyrzuciłem? Czy on się zniszczył po jednym razie? On się chyba zniszczył. No dobra. A, tam gada szlaska głupoty. No dobra, skoro problem będzie z metalem, to ja muszę jakby trochę nazbierać sobie. Trzeba niestety klikać. Nie można trzymać klawisza, żeby on sam się... naklika, żeby po prostu sam uderzał cały czas. Po prostu trzeba klikać. 22, dobra, trzeba... Widzicie, mamy rzeczy, gdzie trzeba lecieć. Tutaj jakaś płyta jest w ogóle. O, zaraz tam polecimy. Zobaczymy, czy będziemy mogli. Zobaczymy, co tam będzie się pojawi. Dobra, trochę tego metalu mamy. Będziemy mogli go... Widzicie, co ja chyba lepiej odłożę, bo jak zginę... Odpoczynek. W ogóle, czy ja mogę odpoczywać? To znaczy, może mi się...
Wtedy polepszy jedzenie, życie, jak ja odpocznę. No dobra, mam max. Wodę sobie wezmę. I takie dwie odłożę. Żółtała woda, tą kurczę wodę to... No nic, no już mnóstwo rzeczy mam tutaj. No nic, dobra. Czy jak ja się położę spać... A, to mi życie rośnie, faktycznie. Odnawia się. No brawo, no to już mam maksa. Ekstra. Dobra. No to w takim razie, kochani... Lecimy po tą płytę i będziemy mogli kończyć odcinek. Zobaczymy, co to jest za płyta. Kurczę, czy ja tam dolecę? A może tam? Nie, bez sensu, bo teraz ja odpoczywam. Znaczy odpoczywam, w sensie... Tracę... wiecie co, jeszcze raz łyknę sobie tlenu. I... Lecę w inne miejsce. Nie wiem, czy to po tą płytę, a to jest dosyć daleko, ale na dole widziałem coś takiego różowego. Ja wiem, że tam kiedyś... Ja to zwiedzałem też, dawno, dawno temu, jak grałem w tą grę to chwilę. 120. Ale tu mnie interesuje. Chociaż to może być dalej niż ta płyta nawet. Ale co to jest? O Boże, zobaczcie. Kajdanki. Czekajcie, zakrwawiony młot. Weź go. Zdejmij mu hełm. Co to jest? Nowiczok. Lek nowiczok. Jest rozwijany przez Paczek Stowarzyszenia Emerytalne. Ludzie. Wy to widzicie, ale normalnie mają poczucie humoru, naprawdę mają poczucie humoru. Czy to jest z ich strony głupota, takie poczucie humoru? Kurde, no znowu mi ten przycisk. Ja muszę ten stabilizator inaczej umieścić, bo w jakimś pod innym przyciskiem, bo mi kurde klika cały czas na nie ten klawisz klikam ciągle. Ale słuchajcie, nowiczok. Nie, no to już po prostu jest niemożliwe. Ludzie. Dobra, no to ten odcinek będzie się nazywał Chłonowiczok. Nie mogę. Nowicjusz teraz, aha, no dobra. Na potencję dla mężczyzn tabletki. Kondon. O Boże, kondon nazwali to jeszcze. O, ja cię nie mogę. Nie, no dobra, słuchajcie. Moi kochani, dziękuję wam serdecznie za ten oglądanie tego materiału. Ja bardzo się cieszę, że jesteście, bardzo się cieszę, że gramy w tą grę, bo ona mi się bardzo, bardzo podoba. No, jeżeli wam się także podoba, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam serdecznie do tego. Dziękuję wam za waszą obecność. Piszcie, co myślicie o tej grze, bo ja jeszcze, jak mówię, nagrywam odcinek po odcinku, więc na razie nic nie widzę waszych komentarzy. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Trzymajcie się, moi kochani, cieplutko. Do następnego odcinka. Pa, pa.